Dzisiaj będziemy kontynuowali temat ontologii Plotyna, a konkretnie będziemy mówili o człowieku. Będziemy mówili o tym, czym jest człowiek, czy kim jest człowiek, a także o tym, jaka jest jego sytuacja, czym człowiek się powinien zajmować. Słodkie drzewo, słodkie gwoździe, rozkoszny owoc nosiło. Znaczy, jaki jest cel jego życia? I wiemy już dobrze, że filozofia neoplatońska jest bardzo odmienna od przynajmniej tego, co zwykło się kojarzyć z pojęciem filozofii greckiej, a mianowicie, że celem jej nie jest poznanie rzeczywistości, tylko zbawienie duszy. Że chodzi tutaj o powrót, bo tak jest rozumiane to zbawienie, już po części też to wiemy, że chodzi o powrót do jedności. Skąd wiemy, że tak właśnie jest? Mówiłem o tym, przynajmniej podkreślałem to, kiedy mówiliśmy o orficyzmie, o orfikach, prawda? I mówiłem, że jest zadziwiające podobieństwo pomiędzy orfikami, pomiędzy Pitagorejczykami, Platonem i Plotynem, prawda? Że te trzy kierunki jakoś mocno się ze sobą wiążą, że jedną z tych idei naczelnych, czy właściwie zupełnie naczelną ideą jest kwestia wyjścia, pochodzenia całego świata z jedności i powrotu do owej jedności. Tak jest u orfików, tak u Pitagorejczyków i Platona może tak bardzo nie jest to widoczne, ale u Plotyna zostało to jakby odzyskane albo pogłębione, może lepiej powiedzieć. Zostało to pogłębione. Tutaj kwestia samych motywacji, czyli motywacji tylko jakby źródeł inspiracji do takiego pomysłu, wykracza oczywiście poza orfików, bo jakiś wkład filozofii wschodu tutaj też zdaniem badaczy należy uwzględnić. Niezależnie od tego jednak ostatecznie dostajemy system, o którym żeśmy już mówili, system, w którym wszystko pochodzi od jakiejś jedności, jedna henady, różnie w różnych opracowaniach jest to nazywane, od jakiejś transcendentnej zasady, której właściwie nic nie można powiedzieć. Jest ona tak doskonała, znajduje się, jest jakby ponad bytem, jest ona natomiast dobrem i w jakiś sposób z siebie emanuje, jakoś, w jakiś sposób z siebie jakoś no, tak jakoś jakoś wypromieniowuje, są tylko pewne obrazy, pewne metafory, ale w jakiś sposób cała rzeczywistość istniejąca, byt, czyli ten przede wszystkim umysł, nous, ten kosmos, ten świat inteligibilny, następnie rzeczywistość związana z duszą, właśnie pochodzą z owej jedni i również świat materialny, dobrze wiemy, że jest takim ostatnim jakby odpryskiem bytu, że jest już taką właśnie pozostałością, dlatego nie może już materia nic z siebie wydać, jest już jakby krańcem procesu emanacji i człowiek oczywiście znajduje się, można powiedzieć, na owym końcu, ale również jak najbardziej, ponieważ posiada w sobie duszę, zresztą wszystko, co istnieje, jest jakoś przez duszę, to dusza przecież ostatecznie tworzy, ożywia rzeczywistość, tą materialną, więc w człowieku tym bardziej jest element, który będzie go kierował ku górze, będzie go kierował ku początkowi, z którego wszystko wyemanowało. Tak? A więc w człowieku, zdaniem Plotyna, znajduje się nie tylko ten element jakby ciążący, ciągnący w dół, ciążący, który będzie dla człowieka oczywiście źródłem, no, powiedzmy, jakichś problemów. Przede wszystkim będzie utrudniał mu powrót do jedności, do tego szczytu, ale także znajduje się w nim element duszy, wyższa część duszy, która będzie dążyła w górę. Ale tutaj jakby na samym początku zauważmy, że mamy do czynienia Plotyna z dwoma odmiennymi koncepcjami pochodzenia właściwie jakby człowieka. To znaczy, jak to się stało, że człowiek jest duchowo-cielesny? Bo dobrze wiemy, że jest to kontynuacja, jest to interpretacja myśli Platona. Tak sam Plotyn myślał o sobie jako o człowieku, który nic właściwie nowego nie wytwarza, nie wymyśla, tylko interpretuje te najgłębsze intuicje czy też zasady filozofii platońskiej. No i też pamiętamy, że w filozofii Platona
Człowiek jest, tak to jest przedstawione w dialogu Phaedrus, człowiek jako istota właściwie będąca czymś w rodzaju takiego upadłego ducha. Człowiek jest duszą i to duszą, która stała się ucieleśniona w wyniku pewnego jakiegoś błędu, jakiegoś grzechu, byśmy powiedzieli, chociaż to już ma konotacje religijne, tak? No, ale tutaj też filozofia Platona ma trochę taki charakter. Więc dusza w jakiś sposób, no, można powiedzieć, z powodu jakiegoś braku gorliwości dotyczącej oglądania idei, dusza istniejąca oczywiście właśnie przed wcieleniem, dusza, która ma charakter boski z racji tego, że jest czymś transcendującym materię, otóż dusza została, każda indywidualna ludzka dusza została jakoś wrzucona w świat materialny, spadła właściwie, tak, z tego świata idealnego, została ucieleśniona i dlatego tutaj w świecie materialnym się znajdujemy. A więc mamy do czynienia z rozumieniem cieleśnienia jako pewnej kary. Tak? Jest to po prostu kara za brak właściwego życia. Życia jakby prenatalnego, przed urodzeniem, przed poczęciem zupełnie. Tak? Dusze istnieją wcześniej. No i oczywiście u Plotyna to dokładnie będzie tak samo, ale jakby pamiętamy, że koncepcja duszy jest u Plotyna bardzo zagmatwana, bardzo złożona, bo pamiętamy, że właściwie w sensie hipostazy dusza jest jedna, tak? Tylko że dusza się dzieli na te dusze indywidualne, poza tym, że jest też i ta dusza kosmiczna, dusza, która no, powiada jakby za całość rzeczywistości, że niższa część tej duszy właściwie jakoś stwarza w jakiś sposób, czy emanuje, nie stwarza, materię w ogólności, tak? Dusze indywidualne ożywiają jakieś poszczególne ludzkie ciała, ale ostatecznie dusza w sensie hipostazy jest jedna. Więc tutaj sprawa jakiegoś takiego zindywidualizowania, które kojarzymy z Arystotelesem, tak? Znaczy ciało jako materia, jako jakiś element, który indywidualizuje, który powoduje, że formy istnieją w różnych materiach. Tutaj jest zupełnie inaczej oczywiście. Nie ma tych skojarzeń, które tam możemy stamtąd jakoś możemy sobie wytworzyć, analizując myśl Arystotelesa. Tutaj tego oczywiście nie ma. Więc tutaj jakby też różnice pomiędzy poszczególnymi ludźmi no, są trudne do wyobrażenia, do zrozumienia, na czym tak naprawdę polega ta różnica. Bo owszem, tutaj mamy też do czynienia z metempsychozą, z przechodzeniem duszy do innego ciała po śmierci. Tak? Więc nie dość, że dusze są tak naprawdę jakby częścią jednej hipostazy duszy ostatecznie, tak? To jeszcze te dusze indywidualne, które ludzkie, te, które ożywiają jakieś ciała, one po śmierci będą się wcielały w jakieś inne ciała. A co więcej, to nie muszą być ciała ludzkie. Tak samo jak u Platona, mogą to być ciała roślinne nawet, zwierzęce przede wszystkim, ale nawet i roślinne. Tak, czyli zupełnie jakby gdzieś została zagubiona tożsamość ludzka, tak? Że dusza ludzka jest formą człowieka, wobec tego ożywia człowieka, nie może ożywiać czegoś innego. Bo jest tutaj rozumiana dusza jako duch jakby zaklęty w materii. To nie jest forma, która formuje, w sensie jakby tworzy sobie ciało. Tylko jest to po prostu jakiś taki anioł, który został zaklęty w materię za karę. Więc to jest pierwsza idea, która została oczywiście zaczerpnięta z Platona. I u Plotyna się musiała się znaleźć, prawda? Że wcielenie ma charakter kary. Nie jest czymś, czego dusza pragnie. Absolutnie dusza powinna sama z siebie, gdyby tak... No, mogła, to by po prostu nigdy się nie wcielała, tylko żyłaby w świecie po prostu wyższym niż ten materialny, tak? Więc w świecie, który jest ze swojej natury doskonalszy. Ale druga tendencja, drugie podejście, właśnie przecież od razu widać, że jakoś inne, zupełnie inne, wynika po prostu z samego charakteru systemu Plotyna, mianowicie z tego, że jest to emanacjonizm, że ostatecznie materia przecież jest tworem
ostatecznie tworem tego jedna, tej henady, prawda? Tej zasady wszystko transcendującej i że jakby wypływ bytu z tej zasady oczywiście dokonuje się w sposób taki hierarchiczny. Najpierw jest wyemanowany umysł, potem dusza, potem ostatecznie jakby z tych już na krańcach jakby tego procesu powstaje świat materialny. Wobec tego tutaj ciało, materia są niczym innym jak owocem pewnego procesu emanacji, który dokonuje się dlatego, ponieważ to jedno, które jest u szczytu, jest właśnie dobrem. Jest dobrem i dlatego się musi udzielać, bo przecież to dokonuje się to emanowanie nie wskutek jakiejś wolnej woli, tylko jakby ponad, można powiedzieć, w sposób taki konieczny właśnie w jakiejś mierze. I wobec tego z jednej strony widzimy, że wcielenie jest karą za brak gorliwości duszy, a z drugiej strony jest niczym innym jak konsekwencją tego, że mamy do czynienia z takim, a nie innym rozumieniem świata. Tak? Czyli po prostu powstanie materii jest konsekwencją tego, że jest to jedno, które z siebie wszystko emanuje. Tak? Więc jak to w końcu jest? Jak to pogodzić? Jak to połączyć? Tutaj Plotyn nie jest w stanie tego do końca jakoś tych dwóch pomysłów, dwóch koncepcji nie da się tak do końca jakoś powiązać, maksymalnie nie da się tego jakoś sklecić jakby z tego jakiejś jednej wizji rzeczywistości, ale częściowo można i robi to w ten sposób, że zasadniczo jakby kładzie akcent w tym upadku duszy nie tyle na to zmaterializowanie, na to wcielenie, co raczej kojarzy ten upadek i to wcielanie jakby ciągłe kojarzy z samym sposobem życia. To znaczy, jeżeli człowiek żyje w taki sposób, że jego życie coraz bardziej będzie miało związek z materią, że nie będzie chciał wrócić do tego świata inteligibilnego, do świata, który ostatecznie jest właściwie można powiedzieć ojczyzną duszy, bo tak przecież Plotyn tak będzie twierdził, że ojczyzną naszą jest właśnie ten świat inteligibilny, jest ten świat ponadzmysłowy. Tam jest nasza ojczyzna, tam jest nasz ojciec, my mamy do tego wracać. I teraz jeżeli nie wraca człowiek, no to wtedy oczywiście mamy do czynienia z jakby tym zasadniczym elementem winy, tak? To jest jakby wina duszy, to jest coś, co jest rzeczywiście zawinione, że ona coraz bardziej zagłębia się w świecie materialnym. Na tym polega zło i to oczywiście powoduje, że nie może osiągnąć szczęścia. Więc tutaj przeczytam fragment, więc tak. Więc cóż właściwie sprawiło, że dusze zapomniały o swoim Ojcu i Bogu i chociaż są stamtąd, jako części całkowicie doń należą, popadły w nieświadomość i siebie i Jego. Czyli tak to zmaterializowanie, wcielenie oznacza to takie ciągłe właśnie dążenie do tego, co materialne oznacza trwanie w nieświadomości swojej natury duchowej. Początkiem tedy zła była dla nich śmiałość i powstanie. Pierwsza różność i wola, żeby należeć do siebie. Uradowała je widocznie niezależna swoboda, a więc korzystając z wielkiej ruchliwości własnej, pomknęły w przeciwnym kierunku i odstąpiły bardzo daleko. I oto popadły w niewiedzę, że i same stamtąd pochodzą, podobnie jak dzieci, oddzielone zaraz na początku od rodziców i wychowane w oddaleniu przez czas długi, nie wiedzą ani o sobie, ani o swoich rodzicach. Więc dusze, nie dostrzegając już ani jego, ani siebie, poniżyły się z powodu nieznajomości swojego rodu. Wywyższyły zaś rzeczy inne i dla wszystkich raczej czuły podziw niż dla siebie. I im dały się oczarować, wprawiać w zachwyt i opętać. I w ten sposób oderwały się, jak tylko to było możliwe, od tych bytów, od których się odwróciły, poniżywszy siebie. Wychodzi więc na to, że przyczyną całkowitej nieświadomości tamtego Boga jest cześć dla rzeczy ziemskich i wzgarda dusz dla siebie samych. To jest cytat z Eneady V, z samego początku tej V Eneady. I widać, że tutaj akcent jest położony na teraźniejszość, to znaczy na to, w jaki sposób konkretne dusze konkretnych ludzi realizują swoje życie na ziemi, to znaczy ku czemu się skłaniają. Czy skłaniają się ku temu, co materialne, ziemskie, zmysłowe, czy skłaniają się ku temu, co niebieskie. Tak? Bo trzeba jakoś było pogodzić z jednej strony pomysł
pomysły ten oryginalny Platona, że wcielenie jest czymś złym, a z drugiej strony jednak wcielanie jest jakby konsekwencją zachodzenia procesu emanacji. Dlatego tutaj trzeba było jakoś w ten sposób z tego wybrnąć. Ale też i z drugiej strony no, trzeba jakoś skomentować, musiał Plotyn jakoś skomentować samo to wyemanowanie tego, co materialne i to, że no właśnie, że istnieje człowiek, który jest nie tylko duszą, ale również i ciałem. I wobec tego, czy jakiś jest jakby sens tego wszystkiego, dlaczego tak to właśnie wygląda, czy innymi słowy, czy daje coś duszy to, że jest ona ostatecznie wcielona? I tutaj też odpowiedź jest powiedzmy po części przynajmniej pozytywna, bo Plotyn uważa, że daje to duszy możliwość poznania zła, poznania tego, co niedoskonałe, że ma jakby lepszą świadomość dobra, może lepiej docenić to, co jest bytem, dzięki temu, że się wciela. A więc nie jest tak do końca bez sensu, nie jest to jakoś zupełnie irracjonalne, że cały świat materialny powstaje. Zresztą jest on po prostu niczym innym jak rozwinięciem całej tej potencjalności, która tkwi w tych wyższych hipostazach. Więc one jakby swoją tą dobrocią rozwijają siebie i w ten sposób też emanują, przyczyniając się do powstania tego, co od nich niższe. Dlatego jakiś rodzaj sensowności w tym jest, mimo tego, że zasadniczo chodzi o nic innego, jak o wyzwolenie się z tego świata materialnego. Ostatecznie jest rzeczą jasną, że dusza ma się wyzwolić, ma dążyć do tego, co jest wyżej. To jest oczywiste, że nic innego tutaj dla duszy, żadnego innego szczęścia nie ma. I też jeszcze warto wspomnieć dla jakiegoś takiego zorientowania się w całej zawiłości tego systemu plotyńskiego, że ostatecznie przecież powyżej duszy, czyli właściwie tam, gdzie ten byt prawdziwy się znajduje, czyli w intelekcie, w umyśle, w tym świecie inteligibilnym, który składa się nie tylko z idei, ale w nim znajduje się materia inteligibilna, materia jakby intelektualna, duchowa. Jest to nie tylko same idee, już o tym mówili chyba ze dwa odcinki temu, że to nie tylko same idee tworzą ten świat inteligibilny, ale jakby w nim też istnieją po prostu pewne konkrety, jeśli tak można powiedzieć, bo istnieje materia inteligibilna. Wobec tego jakby prawdziwy świat jest zupełnie gdzie indziej. Świat zmaterializowany jest światem tak naprawdę widać zupełnie jakby takim, no, takim jakby odpadkiem prawie, że tak jest jakimś takim skrańcem prawdziwego świata. Więc tak naprawdę tym bardziej można się dziwić, że w ogóle nastąpiło coś takiego jak wcielenie, ale jednak konsekwencją tego systemu emanacyjnego właśnie jest ten świat również i materialny. I teraz bardzo ciekawą jest rzeczą to, jak Plotyn rozumie poznawanie zmysłowe, bo dokładnie, bardzo podobnie będzie rozumiał to Augustyn. Bo oczywiście pojawia się w takim razie problem, w jaki sposób dusza ma odbierać różne bodźce zmysłowe. Tak, czym w ogóle jest poznanie zmysłowe? No bo rozumiemy, że rzeczywistość duszy, rzeczywistość intelektu też jest wyższa, doskonalsza od tego, co materialne. I rozumiemy też, że tutaj jakby nie widać możliwości, żeby ten element niższy mógł jakoś oddziaływać na element wyższy, żeby dusza mogła odbierać jakoś, będąc w ciele, żeby ona była jakby bierna w stosunku do tego, co jest cielesne, żeby zmysł mógł jakoś, wrażenia zmysłowe, żeby mogły się jakoś odbijać w duszy. Jak to jest możliwe, skoro dusza jest czymś doskonalszym i wyższym? I rozumienie będzie bardzo ciekawe, bo będzie pojmował Plotyn trochę na podobieństwo, no właściwie odwrotnie, czy Augustyn będzie tak rozumiał jak Plotyn i będziemy to też widzieli również w jeszcze wielu innych takich nowożytnych próbach właśnie zrozumienia relacji zachodzących między duszą i ciałem, bo można do tego jakby operując jakby tymi pojęciami i w ten sposób rozumiejąc rzeczywistość, można to tylko właściwie wyjaśnić w jeden sposób, a mianowicie tak, że dusza
nie jest bezpośrednio podległa jakimkolwiek zmysłowym bodźcom. Natomiast ona jakby obserwuje ciało i w tym ciele dostrzega pewne zmiany, które zachodzą. Tak? Po prostu ciało jest, można powiedzieć, takim papierkiem lakmusowym, który poddany bywa pewnym bodźcom i dusza ocenia, dusza osądza to, co dzieje się z ciałem. Jeżeli osądzi, że no właśnie coś takiego się stało, że tutaj jakaś szpilka została wbita, to wtedy odczuwa ból. Czyli właściwie nie ma działania materii na duszę. Tak? Dusza jakby osądza tylko i wyłącznie to, co jest w ciele i w tym sensie właściwie nie podlega jako taka wrażeniom zmysłowym tak naprawdę. Wrażenia zmysłowe, postrzeganie zmysłowe jest bardzo upodobnione do poznawania umysłowego. To będzie też u Augustyna, tak jest tutaj u Plotyny. Więc widzimy, że dusza jest czymś naprawdę obcym w ciele, tak? Znaczy ciało ożywia, ale właściwie to nie tworzy z nim żadnej jakiejś całości. Dlatego też pomysł, że może dopuszczający wcielanie się w ciała zupełnie jakby innych gatunków, właśnie zwierząt czy nawet roślin. A więc dusza tak naprawdę żyje swoim życiem, czym wobec tego się może zajmować. Wiemy, że ta filozofia ma charakter soteriologiczny, że chodzi tutaj o zbawienie, dlatego dusza musi dążyć do tego, co jest wyższe. Jest tutaj bardzo ciekawy fragment trzeciej Eneady, który jest krytyką myśli chrześcijańskiej, to znaczy chodzi o zmartwychwstanie. Tutaj Plotyn pisze tak. Więc powiedziano to wszystko przeciwko tym, którzy dopatrują się jestestw istniejących w ciałach, ponieważ uważają za rękojmię prawdy owo świadectwo popychania i owe zwidzenia zmysłów. Postępują oni na podobieństwo marzycieli uważających za rzeczywistość te zwidzenia, jakie im się jawią we śnie. Świadomość zmysłowa należy przecież do snu duszy. Śpi bowiem wszystko, co z niej jest w ciele. Prawdziwe zaś przebudzenie to powstanie z ciała, a nie powstanie z ciałem. Czyli jakby widzimy, że taki, a nie inny sposób rozumienia poznania zmysłowego też ułatwia bardzo wyciągnięcie wniosku zupełnie niezgodnego z Ewangelią, z chrześcijaństwem. Tak, właśnie powstanie z ciała to jest wyzwolenie, to jest prawdziwe życie, a nie powstanie z ciałem. Powstanie z ciałem jest tylko jakby przejściem z jednego snu do drugiego, niby z łoża do łoża, podczas gdy tamto prawdziwe jest powstaniem z ciał w ogóle, z ciał, które mają naturę przeciwną duszy i dlatego stanowią jej substancjalne przeciwieństwo. Świadczą zaś temu ich narodziny i wciąż zmienna płynność, i w końcu zgoła obca naturze istniejącego zagłada. Czyli ostatecznie przecież dusza ma właśnie przechodzi do innego ciała i w ten sposób no, trudno tutaj mówić o jakimś wyzwoleniu. W ogóle w systemie Plotyna wyzwolenie będzie miało więc charakter trochę inny niż to możemy sobie wyobrażać, jakby bazując na myśli chrześcijańskiej, bo nie ma tutaj jakby losy świata nie mają charakteru, znaczy to jest koncepcja czasu, która nie jest linearna, tak? Bo to jest właściwie chrześcijaństwo przyniosło linearną koncepcję czasu, czyli taką, gdzie jest początek, jest stworzenie w czasie i potem jest koniec świata, sąd ostateczny i potem oczywiście życie czy błogosławionych w niebie, aniołów również, tak? Już jeśli chodzi o ludzi, oczywiście również z ciałami, ale już jakby chwale Bożej, gdzie już jakby są one jakoś uczestnikami wieczności Bożej i Jego szczęścia. Natomiast jest wyraźny początek i wyraźny koniec, bo potem już żadnych nowych stworzeń nie ma żadnego wcielania się w kolejne ciała, kolejny jakby raz, kolejna rundka, tak, prawda? Także te ciała jakby, czy dusze wchodzą w kolejne ciała i w ten sposób przeżywają to jakby w innych ciałach, albo jakby w tych samych, ale po raz tam któryś. Natomiast tutaj nie będzie zbawienie polegało na tym, że jest jakiś koniec świata i potem te dusze jakoś wracają do owego jedna, wracają do tej transcendującej wszystko zasady, z której wszystkie jakoś ostatecznie wyszły. Tylko to będzie miało charakter taki, w którym
to wyjście poza świat zmysłowy, również i poza świat nawet takich pojęć, ten świat inteligibilny i dojście do tej zasady wszystko transcendującej. Oczywiście to będzie proces, o którym zaraz powiemy, dość złożony, ale to się ma odbywać tutaj, to znaczy w czasie naszego ziemskiego życia, któregoś jakby z kolei możemy dojść do jakiegoś zjednoczenia, przynajmniej tam właśnie do jakiegoś chwilowego zjednoczenia z Bogiem, ale to nie znaczy, że nasza dusza jakoś po śmierci na wieczność jakoś się tam połączy z tym jednym, tak? Chociaż ciekawe, że Plotyn umierając takie właśnie słowa wyrzekł, dokładnie teraz nie pamiętam, ale sens jest taki, że on chce to, co boskie w nim, zjednoczyć z tym, co boskie jest we wszechświecie, w całości. Natomiast tutaj nie ma koncepcji jakby zbawienia, które jest raz na zawsze i te dusze potem już jakby nie spadają już stamtąd, tylko raczej chodzi o to, i to jest bardzo zgodne też i z pismami Platona, gdzie dusza, jeśli dobrze żyje, to wyzwala się z tego, co zmysłowe, dochodzi do jakiegoś stanu kontemplacji, jakby do takiego zjednoczenia z Bogiem, powiedzmy. Tutaj to bardzo wyraźne będzie u Plotyna. Zjednoczenie właśnie z tą jednością, z tym jednym, z Henadą, która jest traktowana właściwie jak Bóg u Plotyna, ale to wcale nie znaczy, że to już jest na zawsze. To jest jakieś zjednoczenie, ale potem człowiek ostatecznie, tutaj dusza pozbywa się tego ciała, w którym żyła, potem przechodzi w jakieś inne ciało. Oczywiście jest pewna zależność pomiędzy jego życiem na ziemi i tym kolejnym wcieleniem. To też jest pomysł, który u Platona znajdziemy. To też i powiedzmy w całym tym orfickim nurcie. A więc w zależności od tego, jak człowiek żył, taki też będzie jego kolejny jakby ten etap życia, tak? Jeżeli żył życiem bardziej takim zwierzęcym, to będzie wtedy musiał w jakimś ciele zwierzęcym żyć, jeśli nawet jeszcze bardziej był taki, powiedzmy, jak tutaj to Plotyn gdzieś nazwał, zdrewniały, czyli jakby żył zupełnie na poziomie takim, powiedzmy, wegetował bardziej, tak? No to w takim razie przysposabia się do tego, żeby być rośliną w przyszłym życiu dosłownie, tak? Więc to nawet nie zwierzęciem, tylko żyjąc tutaj, jak roślina się przysposabia do tego, żeby być z powrotem rośliną. Więc tak naprawdę nie ma, jakby, w tym sensie nie ma wyjścia, tak? Bo jakby kolejne wcielenia potem następują. Bo tutaj jest fragment trzeciej Eneady. Kiedy zaś dusza wyjdzie z ciała, staje się tą właśnie częścią, która zdobyła przewagę. Więc kto się utrzymał na wyżynie człowieka, staje się znowu człowiekiem. A kto żył zmysłowością jedynie, staje się zwierzęciem. Przy czym w razie zmysłowości połączonej z gniewem, staje się dzikim zwierzęciem. A różnica w tych rzeczach ustala różnicę stopni wśród takich zwierząt. Kto dalej żył zmysłowością razem z pożądaniem i lubieżną rozkoszą pożądającej części duszy, ten staje się lubieżnym i żarłocznym zwierzęciem. A jeśli żył stępieniem zmysłów, to staje się rośliną. Bo działała jedynie albo działała głównie roślinna część duszy i zaprawiał się o niej jako do tego, żeby zdrewnieć. A więc tak właśnie to wygląda. Widać, że w tym sensie nie ma specjalnie tutaj jakiegoś zbawienia, tak? Bo tak te wcielenia będą następowały. Natomiast człowiek może przez coraz doskonalsze życie tutaj na ziemi, przez rozwijanie w sobie tej władzy duszy, która ciągle jakby wiąże go ze światem inteligibilnym, z samym jednym, bo w każdym człowieku jest taka część duszy, w każdym człowieku jest ciągle ten związek z tą najwyższą zasadą, tak? To nigdy nie jest jakoś zablokowane, nigdy u żadnego nie ma jakby tutaj jakiegoś braku w tym względzie, tak, że są jacyś ludzie, którzy mają w sobie taką boską iskrę, a są jacyś tacy ludzie, którzy tej boskiej iskry nie mają i oni jakby niezależnie tego, co robią, to i tak już nie mogą osiągnąć tego zjednoczenia z Bogiem. Tutaj na szczęście tak nie ma, ale też warto podkreślić, że jest ogromna różnica między Plotynem a chociażby
Filonem Aleksandryjskim, bo pamiętamy, że tam trochę podobnie było rozumiane tutaj na ziemi, takie zjednoczenie z Bogiem, tak, jakieś kontemplacji. To jest zresztą idea, która jest bardzo, bardzo rozpowszechniona. W jakiejś mierze to możemy i u Arystotelesa znaleźć, bo u Arystotelesa szczęście polega przecież właśnie na największej aktywności tego, co w człowieku najdoskonalsze, czyli na umyśle, aktywności umysłowej, pewnej kontemplacji. Więc to jest coś bardzo szerokiego. Natomiast u Filona jednak z racji tego, że on był oczywiście Żydem i znał objawienie Starego Testamentu, to jednak rozumie, że musi być jakieś działanie ze strony Boga, musi być jakieś zaproszenie, musi być jakiś impuls, coś, co można nazwać właśnie łaską, co ostatecznie się sprowadza do rzeczywistości łaski. Bez łaski nie jesteśmy w stanie osiągnąć owej kontemplacji i ostatecznie też osiągnąć chrześcijańskie, dobrze wiemy, chodzi o osiągnięcie nieba. Tak? Natomiast tutaj u Filona on cały czas trzyma się twardo tego wniosku, że jest to wszystko dostępne dla człowieka, jeśli tylko człowiek pragnie w sobie rozwijać tą wyższą część duszy. Prawda? Więc człowiek może sam z siebie, właściwie inaczej się nie da, człowiek musi sam z siebie osiągnąć szczęście. Tutaj nie ma jakiegoś wyjścia tej pierwszej zasady, że ona, ta wszystko transcendująca zasada jakoś pochyla się w jakiś sposób, obdarza nas swoją łaską, jakiś szczególny sposób pomaga niektórym, którzy są jej drodze. Tutaj oczywiście tego nie ma, ona musi być transcendentna, więc zupełnie nie ma takiej możliwości też, żeby ona jakoś o kimś myślała, ona jest po prostu jednością, nie ma tam nawet już podziału na tą rzecz myślaną i myślącą. Jak pamiętamy, jest to rzeczywistość dla nas jakby zupełnie niepoznawalna, niepojęta. I chodzi teraz o to, żeby się wznieść do niej, a wznosimy się oczywiście poprzez rozwijanie w sobie tego, co intelektualne przede wszystkim. Tutaj znowu jest u Plotyna bardzo dużo wątków, które możemy znaleźć u Platona, a więc twierdzi po pierwsze Plotyn, że bardzo istotne, i to też jest nawet, można powiedzieć, jakoś już jest to jedna z tych trzech takich najważniejszych idei orfickich, mianowicie ważność miłości erosa, tak? Czyli tego jakby czynnika, który właśnie no, miłości takiej, która wiąże się z pewną fascynacją, wiąże się z pięknem. Fascynacja pięknem, która prowadzi do jakby właśnie do kontemplacji tego, co przewyższa świat materialny. Tak Platon w Uczcie rozumie jakby działanie erosa, że on z jednej strony na samym początku prowadzi właśnie do tej miłości erotycznej, takiej zmysłowej bardzo, tak, takiej no właśnie seksualnej, ale jakby to jest przezwyciężane potem przez umiłowanie piękna jakby w ogólności, że już nie zatrzymuje się na jakimś konkretnym ciele, tylko idzie w stronę tego, co ogólne i w ten sposób jakby pozwala przekroczyć to barierę jakby pomiędzy tym, co zmysłowe i tym, co intelektualne, duchowe i w ten sposób prowadzi do kontemplacji tego, co intelektualne. Także Plotyn to też tą myśl u siebie zatrzymuje i wobec tego uważa, że jakby takimi wyróżnionymi, powiedzmy, kategoriami ludzi, którym łatwiej jest osiągnąć zjednoczenie z jednym, a tym samym szczęście na ziemi osiągnąć, poza filozofami oczywiście, to są muzycy i właśnie, tak to jest tłumaczenie, miłośnicy, czyli no nie wiem, kochankowie, no, czy, właściwie tak to jest tłumaczone, ale to po prostu można powiedzieć ludzie, esteci byśmy może lepiej powiedzieli, żeby to jakby tak nie wchodzi w jakieś takie skojarzenia seksualne, ale właśnie esteci, ci, którzy szukają piękna i widzą, że piękno ma wymiar jakiś taki ponadmaterialny, że się odnosi do tego, co jest ponad materią. Muzycy, dokładnie ten sam przypadek, tylko tutaj akurat chodzi o dźwięki, a nie o obrazy. No i filozofowie, którzy jakby z racji samego już uprawiania filozofii muszą po prostu dążyć do tego, co wyższe niż tylko świat rzeczy konkretnych, jakichś zmysłowych. I w ten sposób może człowiek dojść do ostatecznie do tej kontemplacji, ale no znowu dzieje się to oczywiście w ramach pewnego procesu rozwoju duchowego, intelektualnego i tutaj Plotyn mówi o takich właściwie kilku etapach, bo pierwszym takim wstępnym to jest ten etap cnót tak zwanych politycznych, cnót jakby no po prostu
obywatelskich cnót, które też po prostu przeczytał u Platona, konkretnie właśnie w państwie Platona. Te cnoty są właściwie, my je też znamy dobrze, bo to są cnoty kardynalne. Mianowicie, poza tym, że tam jest kwestia nazewnictwa, bo Platon nazywa to nie roztropnością, tylko mądrością, bo jeszcze nie ma rozróżnienia między aspektem takim teoretycznym i praktycznym. Wobec tego mówi o mądrości, o umiarkowaniu, o męstwie i o sprawiedliwości. Cztery cnoty, które znamy jako cnoty kardynalne. To jest ten pierwszy etap, kiedy dusza ludzka wznosi się ponad jakieś pożądliwości i chodzi na tym etapie o wyrobienie pewnego umiarkowania w sobie. Ogólnie chodzi o to, bo jakby te cztery cnoty, one się jakby do tego ostatecznie sprowadzają, żeby człowiek był w stanie w sposób umiarkowany pożądać tych rzeczy tego świata, tych rzeczy zmysłowych, żeby się nad do nich, żeby nie lgnął zbytnio, żeby się nad nimi nie zatrzymywał, żeby był umiarkowany. To jest pierwszy etap, ale to jest dopiero początek oczywiście. Co w takim razie następnie musi zrobić? Jaki jest ten drugi etap? Ten drugi etap polega na oczyszczeniu duszy. To jest tak zwana cnota oczyszczająca, która ma za zadanie już nie tylko umiarkowanie, posiadanie pewnego umiarkowania odnośnie cieszenia się rzeczami tego świata, ale chodzi teraz o to, żeby całkowicie się wyzbyć pożądania rzeczy tego świata, żeby po prostu umieć wyrobić w sobie pewną taką, byśmy właśnie w chrześcijaństwie powiedzieli, taką świętą obojętność, ale tutaj nie możemy mówić o świętej, po prostu pewną obojętność wobec rzeczy tego świata. Prawda? To jest właśnie ten poziom, to jest ta dusza, to jest ta cnota na tym drugim poziomie cnoty oczyszczającej. To jest ten drugi poziom, ale to też znowu nie jest jeszcze wszystko, dlatego że pora wreszcie na to, aby dusza jeszcze jakby przeszła na wyższy poziom, na poziom samego intelektu. I tutaj też pisze Plotyn o tym, że w umyśle, w tym nous, tej hipostazie, która jest tym prawdziwym bytem, tam cnoty są właściwie jakby istnieją na wyższym poziomie i to działa w ten sposób, że każda z tych czterech cnót kardynalnych jakby tam przejawia się na tym poziomie w sposób taki specyficzny, związany z umysłem. Mądrość staje się kontaktem duszy z umysłem. Sprawiedliwość jest skierowaniem działania duszy ku umysłowi. Umiarkowanie jest głębokim przylgnięciem duszy do umysłu. Męstwo niepodlegającym doznaniom, trwaniem duszy w niepodlegającym doznaniom umyśle, bez doznawania jakiejkolwiek namiętności ciała. Czyli tutaj już chodzi nie tylko o jakąś wolność, ale tutaj chodzi o tych pożądań, ale chodzi o to, żeby dusza skupiła się na umyśle, w świecie inteligibilnym, w świecie, w którym już nie chodzi o jakieś dyskursywne rozważanie, ale świat umysłu jest światem pewnych intuicyjnie pojmowanych prawd, właśnie idei, które istnieją jakby i są poznawane w sposób intuicyjny. Więc to jest ten trzeci poziom i to też nie jest jeszcze do końca koniec, to jeszcze nie jest szczyt. Dlaczego? Dlatego, że na poziomie umysłu mamy do czynienia już z pewną wielością. Umysł nie jest przecież doskonałą jednością, jest w nim właśnie podział na poszczególne idee, poszczególne pojęcia, poszczególne umysły, bo te idee są jednocześnie poszczególnymi umysłami. Wobec tego dusza musi się jeszcze wznieść jeszcze ponad to wszystko, wznieść się w sposób jakby, no, bardzo to jest trudne, bo tutaj chodzi o pewne uproszczenie, musi dojść do takiego wyjścia ponad te ograniczenia związane z pojęciowaniem. A więc chodzi o to, żeby po prostu dojść do stanu takiego uproszczenia. Więc po cóż te starania, żeby dzięki filozofii zrobić duszę niedoznającą namiętności, skoro dusza nie doznaje zasadniczo? Bodaj dlatego, że z jednej strony owo jakby widziadło powstające, jeśli idzie o duszę tak zwanej części biernej, powoduje w dalszym ciągu doznanie, mianowicie zamęt, a z drugiej zamętem jest sprzężony obraz oczekiwanego zła.
Otóż bodaj dlatego nasz wywód filozoficzny uważał za właściwe cały ten przebieg zwany doznaniem usunąć doszczętnie. Jeszcze piszę o samym tym doznawaniu, ale tu jeszcze chciałem przeczytać. O, to tutaj jest. Musi bezpostaciowa być wtedy także dusza, jeżeli jej nie ma bruździć żadna głęboka przeszkoda wewnętrzna, w tym by się napełniła i rozbłysnęła światłem pierwszej natury. Wobec tego powinna dusza porzucić wszystko, co zewnątrz i zwrócić się całkowicie do wewnątrz. Nie powinno być żadnego opierania się na żadnej rzeczy zewnętrznej, lecz trzeba, żeby ktoś, zatraciwszy świadomość rzeczy wszystkich, zatraciwszy świadomość nawet samego siebie, pogrążył się w baczeniu na tamtego Boga. Tamtego Boga, to znaczy chodzi tutaj o to jedno. I ostatecznie sprowadza się tutaj to do jednego przykazania: odrzuć wszystko. Trzeba wszystko, trzeba się całkowicie ogołocić i w ten sposób się jakby zatracić w tej jedności, która wszystko w sobie zawiera. Więc chodzi tak naprawdę o coś, co ma tutaj jakby z jednej strony konotacje, ale bardzo odległe z chrześcijańską, z katolicką, po katolicku rozumianą jakąś ekstazą, zjednoczeniem z Bogiem, ale oczywiście musimy pamiętać o tym, że różnica jest ogromna, bo tutaj wszystko dzieje się na poziomie natury, nie na poziomie łaski. Bo faktycznie doświadczenie mistyczne ma to do siebie, takie chrześcijańskie, katolickie doświadczenie mistyczne ma to do siebie, że w pewnym momencie człowiek już nie jest w stanie ponazywać tego, czego doświadcza, jakby wykracza poza pojęcia, które może jakoś swoim intelektem poznawać i zaczyna doświadczać rzeczywistości, która jest ponad nim, tak? I to jakby dokładnie, to jest ten jeden z tych najbardziej takich bardzo, bardzo znanych fragmentów, czy cytatów ze świętego Tomasza, tak niestety wykorzystywanych przeciwko świętemu Tomaszowi. I Tomasz powiedział, że wszystko, co napisał, wydaje mu się jak słoma, to nie miał, broń Boże, na myśli tego, że to wszystko jest bez sensu i najlepiej po prostu nie zajmować się teologią, albo to nie jest też krytyka swoich własnych jakby osiągnięć, tylko i wyłącznie chodzi tutaj o to, bo to są słowa, które powiedział kilka miesięcy przed swoją śmiercią, kiedy poziom kontemplacji, do której został podniesiony, był już tak wysoki, że nie był w stanie tego, co widział, nie był w stanie nazwać. To, co widział, było tak doskonałe, tak wysokie, tak już przypominało rzeczywistość niebieską, czyli wizję uszczęśliwiającą, której doświadczają święci, bo oni właśnie widzą rzeczywistość w taki sposób. Widzą Boga i w Bogu widzą wszystko, a jednocześnie widzą coś, co jest tak proste, tak doskonałe, tak ponad pojęciem, że nie są w stanie tego, gdyby tutaj na ziemi żyli, nie są w stanie tego nazwać. No i święty Tomasz, doświadczając czegoś takiego, no nie mógł inaczej się zachować, musiał to w ten sposób skomentować. Także jakby sam pomysł, że docieranie jakby do Boga musi wiązać się właśnie z trudnością, z wyrażeniem, czy nawet niemożliwością wyrażenia za pomocą pojęć ludzkich, czy nawet jakichś innych pojęć stworzonych, tego, co się widzi, jak widzimy, jest czymś zupełnie oczywistym, czymś zupełnie prawdziwym. Natomiast tutaj to, co jest takie najbardziej tym wszystkim niekatolickie, to jest oczywiście to, że to dzieje się jakby dzięki własnemu rozwojowi, że człowiek sam dociera do tego momentu, że nie potrzebuje tutaj żadnej łaski. Tak? To jest coś, co bardzo różni nas od Plotyna, ale jakby, no, też rozumiemy, że ktoś, kto będąc właśnie chrześcijaninem, dobrze rozumie, jaka jest różnica między tymi dwoma jakby rzeczywistościami, może wykorzystać pewne elementy tej myśli i dlatego w mistyce chrześcijańskiej będą się te neoplatońskie pomysły będą się jakoś pojawiały, będą pewne nawiązania właśnie do tego. Także widzimy, że to jest coś, co jakoś da się w tym jakby znaleźć pewne sensowne niewątpliwie rzeczy. Tutaj jeszcze jest taki fragment, co się dzieje, kiedy człowiek już się jednoczy. To jest z szóstej Eneady fragment. Jeżeli stałeś się piękny, zespoliłeś się z sobą w czystym jestestwie bez żadnej przeszkody, żeby się w ten sposób stać jednym, bez żadnej obcej wewnątrz przymieszki. Jeżeli jesteś już cały tylko i jedynie światłem prawdziwym, którego nie zakreśla żadną miarą wielkość ani kształt, nie zaciska żadnym otokiem,
którego z drugiej strony nie rozciąga ani nie powiększa bezkres, lecz niezmierzone jest ono wszędzie, jakby większe od każdej miary i potężniejsze od każdej liczby. Jeżeli więc zobaczysz, że nim się stałeś, to stałeś się wzrokiem, widzeniem, to nabierz otuchy i stanąwszy na górze, gdzie już ci nie potrzeba przewodnika, patrz, patrz tylko nieprzerwanie, albowiem wielkie piękno widzi to oko jedynie. Czyli to jest opis doświadczenia mistycznego. Jakby rozumiemy, że musiał sam Plotyn doświadczyć pewnej takiej właśnie wizji ekstatycznej, skoro do się właściwie to wszystko opisuje. I faktycznie zdaniem Porfiriusza 4 razy w swoim życiu Plotyn do takiego stanu doszedł. No, tylko pytanie właśnie, co to dokładnie, czy taka naturalna, powiedzmy, kontemplacja, taka ekstaza, czym ona jest, tak? Czy tutaj jakiś zły duch się w to nie miesza? Czy to jest czysto naturalne? Znaczy w sensie bez jakiejś naturalne, w sensie samej ludzkiej natury, bez domieszki działania złego ducha? Czym wtedy to jest? Jak to wszystko pojmować? Czym jest taka ekstaza? To już zupełnie inna sprawa, ale rozumiemy, że możemy wykorzystać taką myśl do tego, aby sobie lepiej uświadomić, czym jest faktycznie taka nadprzyrodzona ekstaza, czy kontemplacja, może lepiej. Nie jest dokładnie to samo. Ekstaza wiąże się z pewnym oderwaniem od zmysłów. I też ciekawą jest rzeczą, to jest Galigula Grosz o tym pisze, że w przypadku na przykład Matki Najświętszej, która miała oczywiście to zjednoczenie, właśnie takie mistyczne zjednoczenie z Bogiem na ziemi, tutaj w bardzo wysokim stopniu, oczywiście dużo wyższe niż nawet najwięksi mistycy, to właśnie to zjednoczenie Matki Najświętszej, jej duszy, było tak doskonałe, że jakby już nie doświadczała Matka Najświętsza słabości ekstazy, że ta ekstaza, czyli zawieszenie zmysłów, jest jednak jakby pewną, jest efektem jednocześnie i pewnej wzniosłości głębi tego zjednoczenia z Bogiem, ale jednocześnie jest również efektem pewnej słabości. Także dusza jakby jest tak przesiąknięta Bogiem, ale w sumie jeszcze słaba, że nie może normalnie wykonywać swoich takich codziennych obowiązków. Tak jakby jest tak pochłonięta, że nie może się zajmować normalnie swoimi zadaniami. Tak? Że nie może jakby swojego ciała w taki zwyczajny sposób ożywiać. Jest jakby po prostu jakoś trochę taka jakby uśpiona. Tak? To na pewno tutaj znane jest dobrze to, że taki zwykły mistyk w stanie ekstazy, no, święty Tomasz również, jest w jakimś ograniczonym tylko stopniu wrażliwy na bodźce zmysłowe, że można go jakoś tam przypalać, można go kłuć i on tego za bardzo nie odczuwa właściwie, tak? Natomiast może być łatwo wybudzony, jeśli to nie jest jakieś diabelskie, to po prostu jakikolwiek przełożony bardzo szybko może wybudzić takiego mistyka. Także to jest też dużo właśnie tutaj jest ciekawych podobieństw, tylko że pokazujących ogromną różnicę pomiędzy tymi tak zwanymi zaśnięciami w Duchu Świętym. Także to jakby widać, że to jest zupełnie coś innego niż taka prawdziwa ekstaza. Natomiast te prawdziwe ekstazy, one właśnie świadczą o pewnej słabości duszy. Tak samo dusza Chrystusa, ludzka dusza Chrystusa, ona jeszcze inaczej, bo ona nie tylko, że miała to bardzo wysokie zjednoczenie z Bogiem, ale ona miała tak naprawdę już wizję uszczęśliwiającą. Dusza Chrystusa tutaj żyjącego na ziemi była w takim stanie, jak normalnie święci w niebie. To znaczy Pan Jezus jednocześnie był w tym pielgrzyma, miał status pielgrzyma, a jednocześnie już jego dusza oglądała Boga twarzą w twarz, tak jak święci w niebie. I to oczywiście również w czasie męki na krzyżu, kiedy te niższe partie duszy były pogrążone w smutku, w cierpieniu, doświadczały tych wszystkich kaźni, a jednocześnie ta wyższa część duszy kontemplowała Boga, oglądała Go tak jak święci w niebie. Tak? I oczywiście też w przypadku Pana Jezusa nie było żadnej ekstazy, oczywiście całe życie miał wizję uszczęśliwiającą, a jednocześnie po prostu żadnej ekstazy, która jest czym innym jak pewną słabością. Tak? Natomiast na poziomie naturalnym to taka ekstaza, ale nie jest związana z jakimś mistycyzmem takim, powiedzmy tak, takim naturalnym trochę, takim neoplatońskim, ale taka ekstaza, właśnie częściowa taka ekstaza jest tak naprawdę czymś bardzo powszechnym. To jest doświadczenie, którego wiele osób to
miało w swoim życiu, kiedy się bardzo nad czymś zastanawiamy, to się zdarza. Ja sam to pamiętam w swoim życiu, że kiedy pisałem jakieś sprawdziany, to mi się zdarzało, że tak się bardzo koncentrowałem na tym, że byłem świadomy tego, że powinienem coś słyszeć, bo powinny być dźwięki, jakieś rozmowy w sali, ale byłem jednocześnie świadomy, że nie słyszę niczego. Tak bardzo byłem skupiony na tych zadaniach, że wiedziałem, że byłem świadomy tego, że powinienem słyszeć i nie słyszę, i też wiedziałem, że to nie jest kwestia jakby słuchu, tylko że zaraz to wróci, kiedy już ten stopień jakby skoncentrowania się zmniejszy, to zacznę to odbierać te bodźce, ale pamiętam, że coś takiego kilka razy mi się zdarzyło. Plus jeszcze mnóstwo sytuacji, kiedy po prostu ktoś coś mówił jakby w otoczeniu i wiedziałem, że coś powiedział, ale nie wiedziałem, co powiedział. Wiedziałem tylko, że były jakieś dźwięki, ale nie byłem w stanie się jakby odszyfrować tego, co... Chociaż słyszałem dobrze i rozumiałem, ale nie byłem w stanie tego jakby właśnie ze względu na skoncentrowanie na czymś innym. Także to jest jakby coś, co jest zupełnie naturalne i takie często spotykane. Tutaj natomiast oczywiście chodzi o ekstazę związaną właśnie z jakimś takim mocnym przeżywaniem tego doświadczenia bycia jakąś jednością. I też od razu nam się to kojarzy z kolei z tymi wszystkimi jakimiś religiami wschodu, gdzie to jest takie bardzo nagminne, prawda, że zbawienie rozumiane jako jakieś zjednoczenie z wszechświatem, to wiadomo, że to jest ten wspólny mianownik neoplatonizmu z tymi religiami wschodu, to myśmy o tym już mówili. Więc właściwie to tak przedstawia się ta sprawa zjednoczenia i ludzkiej duszy, zjednoczenia z ową jednością. Może pytania teraz jakieś? Słodkie drzewo, słodkie gwoździe, rozkoszne.